Dla wielu był pierwszym kontaktem z komputerem, dla wielu był obiektem frustracji i niekiedy żartów, dla wielu istniał tylko na płytach marki Platinum i dla wielu był bramą do internetu. Jedno jest pewne. Sporo namieszał w przemyśle IT i pomimo tylu lat na karku, cały czas dowiadujemy się o nim nowych rzeczy. Tym razem nawet nie oszukiwałem się co do długości trwania tego odcinka. Wiedziałem, że będzie to minimum pół godziny. Temat przecież nie banalny. Zapraszam więc do oglądania. Prześledzimy wczesne buildy, pośmiejemy się, zapoznamy się z wieloma ciekawostkami, pośmiejemy się, prześledzimy kulisy premiery systemu, pośmiejemy się, przyjrzymy się polskiej wersji i pośmiejemy się. W tym materiale pod lupę biorę system Windows 95. Całość podzieliłem na dwie części. Wiem, nikt tego nie lubi. Powód takiej decyzji raczej prosty. Po tym jak już zrobiłem prawie cały materiał, który właśnie oglądacie, znalazłem całą masę ciekawostek i innych informacji o 95, których spokojnie starczy na oddzielny odcinek. W drugiej części możecie się spodziewać gdzieś za 100 lat, a na poważnie jak będzie, to będzie. W każdym razie zostawiam sobie furtkę na przyszłość i już się odgraszam, że do Windowsa 95 jeszcze wrócę w materiale Poczekaj na zamknięcie systemu. Tak, kolejność się trochę nie zgadza, nieważne. Historia zaczyna się w 1991 roku. Podczas Microsoftowej imprezy PDC, Jim Alchin, to ten od strzelania do Nowela, zapowiada system o nazwie Cairo. Dwa lata później, podczas tej samej imprezy, zaprezentowano działające demo i choć sam koncept Cairo był oczkiem w głowie Billa Gatesa, to nie został on nigdy wydany. Zamiast tego Microsoft poszatkował Cairo i jego wnętrzności podoklejał do swoich innych produktów. Między innymi interfejs użytkownika został przeszczepiony do bohatera tego odcinka, a niektóre funkcje zostały zaimplementowane dopiero w Windowsie 7. Najwięcej rozwiązań z Cairo znalazło się jednak w Windowsie NT4, który został wypuszczony po premierze Windowsa 95, a pracę nad Cairo, co ciekawe, zarzucono dopiero w 1996 roku. Jedyna wersja Cairo z systemem plików OFS, która wyciekła, pochodzi właśnie z czasów pracy nad Windowsem NT4. Cofnijmy się jednak do marca 1992 roku. Wirus Michelangelo zbiera właśnie żniwa, ale nie o nim jest ta historia. Jest miesiąc przed wypuszczeniem na rynek Windowsa 3.1. W Microsoftie myślano już o kolejnej po 3.1 iteracji okienek, a wiemy to dzięki rozprawie sądowej Combs kontra Microsoft. To podczas jej trwania ujawniono wewnętrzną korespondencję pracowników Microsoftu z tego okresu. W ramach pozwu zbiorowego domagano się od Microsoftu 330 milionów dolarów, a chodziło o... a o cóż by innego, działania monopolistyczne i antykonkurencyjne. Sprawa znalazła swój finał poza salą sądową i niestety nie podano szczegółów ugody. Nevermind, maile są raczej nieciekawe, wręcz standardowo nudne, ale to właśnie w nich pojawiła się pierwsza wzmianka o systemie, który my znamy pod nazwą Windows 95, a wtedy wtajemniczeni pracownicy Microsoftu mówili na niego Win93. W kwietniu roku 92 Microsoft wypuszcza Windows 3.1, a IBM niemal w tym samym czasie wydaje swój system OS2 w wersji 2.0. Co niezwykle istotne dla tej historii, wydany właśnie OS2 jest reklamowany jako system 32-bitowy. IBM mówił o nim: lepszy DOS niż DOS i lepszy Windows niż Windows. I w tamtym okresie nie były to puste słowa, ale o OS2 innym razem. Nie trudno sobie wyobrazić, że 32-bitowy OS2 był cierniem wokół Microsoftu. W rezultacie prace nad 32-bitowym Windowsem dla mas przyspieszyły. Win93 otrzymał nazwę kodową Chicago, a na półkach sklepowych OS miał się pojawić pod koniec 1993 roku. Jak powiedzieliby Amerykanie... Easy peasy lemon squeezy. Osoba odpowiedzialna za dostarczenie systemu jeszcze w 1993 roku w jednym z wewnętrznych dokumentów napisała komentarz: gotowy do produkcji nośników w czerwcu 1993 roku, jak nie to składam CV w McDonald's. Wiele lat później, kiedy pracownicy MS sobie o tym przypomnieli, postanowili odszukać tego pracownika na LinkedIn. Do 2000 roku pracował w Microsoftie, śladu zatrudnienia w McDonald's nie znaleziono, a obecnie pracuje w innej dużej firmie IT.
Wewnątrz Microsoftu na system mówiono przemiennie Chicago, Windows 93 czy Windows 4.0. Aby nie nadużywać jednej z tych nazw, ja też będę nimi żonglował. Plan na Win 9.3 nie był specjalnie ambitny. Oprócz 32 bitów, MS planował dokleić do już istniejących okienek bardziej przyjazny dla użytkownika instalator i sprawić, aby aspekt sieciowy był bardziej przejrzysty. UI miał zostać to samo, jakie widzimy w okienkach z serii 3. To nie koniec, bo plan zakładał, że Windows 93 będzie sprzedawany razem z DOS-em, oferując użytkownikowi peceta wszystko, czego mógłby oczekiwać i jednocześnie miało to ostudzić zapędy firm, które chciały robić swoje klony DOS-a. Ten mało ambitny plan szybko zarzucano. Plotki głoszą, że w tamtym okresie powstały jakieś kompilacje tej wersji Windowsa, ale potwierdzonych informacji brak. W każdym razie plan został zmieniony, a pełna lista nowych funkcji systemu, jakie chciano wdrożyć w okienkach 4.0, była gotowa pod koniec września 1992 roku. Trzeba podkreślić, że Chicago nie miało być jedynym 32-bitowym systemem od Microsoftu. Firma Billa Gatesa planowała również wydanie Windows NT, który jednak nie był kierowany do domowego użytkownika. Chicago natomiast miało być systemem dla Smitha, Pupkina, Swensona czy innego Kowalskiego. I miało działać na możliwej jak największej ilości pecetów i firma Gatesa poświęciła naprawdę dużo czasu na to, aby system faktycznie chodził na wszystkim. Oficjalnie minimalny procesor to 386DX, nieoficjalnie 386SX. W 1994 roku w Computer World zwrócono uwagę na dyskusję w internecie, gdzie zainteresowani nowym OS-em od Microsoftu chwalili zestaw funkcji i reklamowaną wydajność i co ciekawe, jeden użytkownik był mocno zdziwiony, dlaczego MS uparł się, aby Chicago chodziło na PC-tach z 4 MB RAM-u. 32-bitowy Windows NT został zaprezentowany już w listopadzie 1991 roku podczas imprezy COMDEX, a po wypuszczeniu 27 lipca 1993, jak donosił chociażby PCMag, przez wielu użytkowników był uznawany za klapę, a powodem w dużej mierze były wymagania sprzętowe i powolna praca na tych komputerach, gdzie już udało się go zainstalować. Trzeba też zaznaczyć, że pierwotnie Windows NT miał być kolejną odsłoną OS 2, i to właśnie kwestie rozwoju następcy DOS-a poróżniły obie firmy do tego stopnia, że każda z firm zabrała swoje zabawki i bawiła się w rozwijanie systemu już we własnej piaskownicy. Mała dygresja. Pamiętam, jak wiele lat temu w programie Milionerze padło pytanie, co oznacza akronim NT. Wiecie? Otóż akronim rozwija się jako New Technology. Dzięki prezentacjom z pierwszej połowy lat 90., które wyciekły do internetu, wiemy, jak Microsoft widział przyszłość swojej rodziny systemów operacyjnych. Windows NT miał być zastąpiony przez Cairo, a okienka z serii 3 miały być zastąpione przez Chicago. Wszystko było zaplanowane, rozrysowane, a daty premier mniej więcej znane. Dzisiaj wiemy, że Win 9.3 mimochodem został ochrzczony nazwą Windows 95, a Cairo nigdy nie został wydany. Dlaczego? Co takiego musiało się stać w obozie Billa Gatesa, że premiera ważnego produktu została opóźniona o niespełna 2 lata? Szczerze? Nie wiadomo. A przynajmniej ja nie znalazłem żadnych konkretnych informacji, dlaczego wydanie Chicago tak bardzo przyciągało się w czasie. Jedna z teorii spiskowych mówi, że wszystko było zaplanowane, a Microsoft chciał tylko nakręcić odpowiednio wysoki hype wokół swojego produktu. Artykuły w starych gazetach podpowiadają, że powodem przeciągania w czasie premiery W95 mógł być lęk deweloperów aplikacji pod Win 32. Sam system, bez odpowiednio dużej bazy aplikacji napisanych pod API Win 32, byłby mało atrakcyjny. Microsoft musiał zatem w pierwszej kolejności przekonać do siebie właśnie deweloperów, ci natomiast nie byli początkowo skorzy do współpracy. Tak więc w 1993 roku nie dostaliśmy Windowsa 4.0, ale zamiast niego dostaliśmy produkt, który na papierze wygląda jak wczesny zarys pierwszego pomysłu na Win 9.3. Wspomniałem już, że pierwotnie plan nie był specjalnie ambitny. Lepszy instalator, to samo UI, lepsza obsługa sieci i 32 bity. Może zatem Win 9.3 się ukazał, tylko nazwano go Windowsem 3.11. Zwłaszcza wersja 3.11 w edycji Windows for Workgroup pasuje do tej teorii. Ten system nie był jednak 32-bitowy, ale dzięki API Win32S
część 32-bitowych aplikacji dało się odpalić również w tych okienkach. Między innymi popularną wśród użytkowników Windows 95 grę FreeCell, z którą paczka Win32S była zresztą dostarczana. Tutaj warto zwrócić uwagę, że w odniesieniu do API w Chicago Microsoft używał nazwy Win32C. To C na końcu miało oznaczać compatibility. Dopiero pod koniec 1993 roku zarzucono dodawanie litery C. Na ekranie widzicie, jakie API miało trafić do jakiego systemu. Faktem jest, że koncepcja na Win 9.3 zmieniała się wiele razy i w bardzo wczesnym stadium prac zdecydowano o zastosowaniu nowego UI, co automatem mogło przełożyć spodziewaną datę premiery. Innym faktem jest to, że Microsoft wielokrotnie podawał informację, że system trafi do sprzedaży przed końcem 1994 roku, co jak wiemy również się nie udało. Dawno nie było żadnej ciekawostki i choć historia nie ma nic wspólnego z bohaterem tego odcinka, to i tak ją opowiem, a dotyczy Windows for Workgroups w edycji 3.1, nie 3.11. Otóż pracownicy Microsoftu mówili na tę edycję Windows for Warehouses, czyli Windows dla magazynów. O co chodziło? Otóż paczka z tym oprogramowaniem była rozprowadzana razem z kartą sieciową. Problem polegał na tym, że karta sieciowa była ze złączem BNC, które właśnie przegrywało wojnę standardów wtyczki sieciowej. Nikt zatem nie chciał karty ze złączem, którego nie da się używać, więc magazyny pękały od zapasów niechcianego Windowsa. Microsoft wyciągnął wnioski, kolejna edycja Windows for Workgroups, wydana przy okazji W3.11, była sprzedawana bez karty sieciowej. Wracamy do tematu. Prace nad nowym OS-em, choć wolno, to postępowały cały czas do przodu i w mediach coraz częściej wymieniano nazwę Chicago, tylko pomimo tylu opowieści o nowym systemie, nikt nigdy go nie zaprezentował szerszej publiczności i w końcu w lutym 1994 roku dziennikarz Michael J. Miller, prawdopodobnie łamiąc NDA, pokazał screen Windowsa Chicago z wielkim znakiem zapytania, bo jak sam zauważył, produkt Microsoftu nie wyszedł nawet z fazy alfa i interfejs użytkownika z pewnością się zmieni. Dziennikarz przedstawił zdjęcie jednego z wczesnych buildów, biorąc pod uwagę czas wydania gazety, fakt, że miała to być alfa i na screenie widać, że tapeta jest wycentrowana, prawdopodobnie była to kompilacja 73G. Do końca roku 1993 deweloperom udało się dostarczyć właśnie wersję alfa, którą pokazywano wybranym dziennikarzom oraz na imprezach Microsoftu. Już w tak wczesnej wersji systemu dziennikarze zaznaczali, że możliwości plug and play systemu budzą zainteresowanie. No właśnie, plug and play, czyli system automatycznej konfiguracji urządzeń i przydzielania im zasobów. Miał on odegrać dużą rolę we wprowadzaniu komputerów pod strzechy i odegrał. Koniec ze żmudną konfiguracją, zabawą ze zworkami, dipami, IRQ itd. Niestety nie poszło tak gładko jak zakładano. Wiele komputerów, a właściwie wszystkie, które miały odpalać Windows 95, posiadały jeszcze sloty ISA, a karty ISA w większości nie były zgodne z tym standardem. Dlatego bardzo szybko zaczęła funkcjonować alternatywna nazwa dla PNP – Plug and Pray. Instalator W95 starał się wykrywać urządzenia z różnym skutkiem i często kończyło się to zawieszeniem komputera. I równie często po restarcie urządzenie przechodziło proces konfiguracyjny. A dlaczego? Otóż instalator cały czas zapisywał informacje do pliku z logiem i kiedy napotykał problem, to po restarcie wiedział już na co uważać. Do instalatora jeszcze wrócimy, ale cofnijmy się jeszcze w czasie. W internetach można dzisiaj znaleźć informacje o różnych przedpremierowych kompilacjach, a część z tych buildów wyciekła. Przyjrzyjmy się tym wczesnym iteracjom systemu. Na początek tak zwane Windows 95 Usability Testing Builds. Były to bardzo wczesne kompilacje Windowsa 95, prawdopodobnie dwie, których Microsoft używał do testowania UI podczas testów użyteczności. Zapraszano testerów, pokazywano im system, dawano różne zadania i sprawdzano, jak ludzie sobie z tym radzą.
Szczęśliwie zachowało się nagranie z jednego z takich testów, prawdopodobnie z grudnia 92 roku lub stycznia 93 roku. Wtrącę, że pierwsza kompilacja beta datowana jest dopiero na 1 czerwca 94 roku. Build 34 z przełomu lutego-marca 93 roku to ciekawe wydanie, bo 32 bity ograniczają się tutaj do API Win32S. Wydanie 58S datowane na sierpień 93 roku to pierwszy PDK Windowsa Chicago. Popatrzcie na lewy dolny róg, tam gdzie powinien być przycisk Start. A teraz porównajcie to z Windowsem 10, 8 czy 7. Zabawne, nieprawdaż? Grudzień 93 roku przyniósł build 73G. Był to build, w którym wdrożono instalator zbliżony do tego, jaki znamy z wersji finalnej systemu. Prawdziwa rewolucja nastała wraz z wersją 81, skompilowaną dokładnie 19 stycznia 1994 roku. Jest to pierwsze wydanie Chicago, w którym znalazł się przycisk Start. I ogólnie system coraz bardziej przypominał znaną nam wersję. O buildzie 99 wspominam tylko dlatego, że udało mi się znaleźć zdjęcie płyty CD z tą wersją i choć jest na niej wydrukowane pre-beta 1, to do ukazania się pierwszej bety wyszło jeszcze kilka edycji. Build 116 z czerwca 1994 roku to pierwsze wydanie beta. Kompilacja 180, znana bardziej pod nazwą beta 1.3, wyciekła już w 1994 roku. Co ciekawe, kolejna wersja bety, która wyciekła, numer 1.4, czyli kompilacja 189, to pierwsza wersja opracowywanych okienek, gdzie ekran startowy zmieniono z Chicago na Windows 95. Pierwsza beta z dwójką z przodu pojawiła się dokładnie 27 października 1994 roku. Wyróżnia ją przede wszystkim to, że jako pierwsza wczesna kompilacja posiadała mechanizm tzw. bomby czasowej, zaszytej w EOSys i MS-DOS-Sys. Po upływie 155 dni Windows wyświetlał komunikat, że czas testowania dobiegł końca. Z Time Bombą wiąże się inna ciekawa historia. Otóż podobno jeden z większych producentów PC-tu, chcąc być pierwszym na rynku, zaczął sprzedawać swoje PC-ty z Windowsem 95 przed premierą systemu. Była to jakaś późna beta. Wszystko działało na tyle dobrze, że klienci nie narzekali na stabilność czy błędy, do momentu aż wyświetlił im się komunikat, że czas testowania dobiegł końca. Informacje mówią o kilku tysiącach takich maszyn. Wersja 302 jest ciekawa z tego względu, że w oczach deweloperów system był już gotowy do wypuszczenia. Z tej okazji pozwolili sobie na mały żarcik i na przycisku Start zmieniono tekst na Ship It. Wydanie 337 posiada już ekran butowania zbliżony do wersji finalnej. Build 342 to pierwsza beta z serii 3 i kolejna wersja, w której poprawiono ekran butowania. Data wydania bety 3.0 to 21 lutego 1995 roku. Widzieliście już, jak wyglądały płyty wczesnych buildów, to teraz pokażę pudełko, w którym te płyty docierały do testerów. Na zdjęciu case od wydania 345. Testy kompilacji 347 wydanej w połowie marca 1995 roku były zakrojone na szeroką skalę i w różnych szerokościach geograficznych. Ta wersja dostępna była w wielu językach i co ciekawe każdy mógł przystąpić do testów. Microsoft pobierał drobną opłatę, niespełna $20, zaznaczając jednak, że OS będzie działał tylko do ostatniego dnia grudnia 1996 roku. Edycja 431 przynosi ekran końcowy niemal identyczny z tym z wersji finalnej, a w dalszej kolejności mamy serię wydań RC, czyli Release Candidate. W tych wersjach nie pojawiają się żadne nowości, a uwaga deweloperów jest skupiona na naprawianiu bugów. 11 lipca 1995 roku Windows 95 otrzymał status RTM. Kompilacja 950R6 to finalne wydanie i od tego momentu rozpoczął się proces produkcji fizycznych nośników systemu. Zastanawiacie się może, ile kosztowało rozwijanie kilku różnych wersji okienek, bo MS pracował przecież też nad innymi wydaniami. W wywiadzie dla Playboya z 1994 roku Gates przyznał, że wydaje $100 milionów rocznie na pracę nad różnymi nowymi Windowsami, czyli dzisiejsze niespełna $173 miliony. Nie musicie mu jednak współczuć, bo doskonale wiecie, że głodny nie chodził i dalej nie chodzi.
Oficjalna data wydania systemu to 24 sierpnia 1995 roku. The Washington Post takimi słowami pisał o tym wydarzeniu. Wystarczy, że znajdziesz się dzisiaj w pobliżu gazety, radia, telewizji czy sklepu komputerowego i doświadczysz multimilionowego hype'u otaczającego wypuszczenie Windowsa 95. Pieniądze do działu i z działu marketingu płynęły szerokim strumieniem. I tak, wydano 3 miliony dolarów za prawa do utworu grupy Rolling Stones Start Me Up. Z jakiegoś powodu większość źródeł podaje 12 milionów dolarów. W Londynie rozdawano darmowe egzemplarze gazety Times, która oczywiście informowała wtedy o premierze nowych okien. Z wieżowca CN Tower w Toronto zwisał ogromny 90-metrowy baner reklamowy. Empire State Building świecił kolorami charakterystycznymi dla loga Windows, a podczas tak zwanego launch party po scenie biegał i rzucał sucharami sam Jay Leno. As you know, I'm host of the Tonight Show on NBC, which stands for Now Bill Compatible. Szacuje się, że Microsoft wydał w sumie ponad 300 milionów dolarów tylko na akcje marketingowe. Lubię pokazywać w moich materiałach reklamy czy klipy promocyjne Microsoftu z dawnych czasów, bo są kultowo drętwe / kiczowate, ale w przypadku W95 klip z udziałem bohaterów serialu Przyjaciele nie był taki zły. Co prawda im dalej w las, tym robił się coraz bardziej... It's Joystick Johnny. Joystick Johnny, what brings you to town, buckaroo? Where's Gates? Nie przejmujcie się. Klasycznych materiałów wideo od MS-a nie zabraknie w przyszłości. Już chwilę po premierze W95 na zamkniętych pokazach puszczano taką oto perełkę. These games are getting really realistic. Jeszcze później gigant wypuścił też takie wideo. I can fix that. Microsoft beat you to it. Oglądając te stare promocyjne klipy, można dojść do wniosku, że Microsoft miał wtedy albo większe, albo dziwne poczucie humoru. A na nagraniu, które widzicie, w którym celowo zamieniłem muzykę, bo w oryginale leci tam Start Me Up Rolling Stones, pierwsza liga Microsoft promuje świeżo co wydane Dance Dance Revolution. A na poważnie była to jakaś impreza dla handlowców, nie launch party jak się powszechnie uważa. Warto zaznaczyć, że ekipa MS świętując wydanie systemu także bawiła się hucznie. Obecni na zamkniętej imprezie tylko dla pracowników wspominają, że któryś z uczestników jeździł motorem w hali, gdzie odbywały się uroczystości i to tak jeździł, że na dywanie zostały wypalone ślady po kołach. Wiele lat po zajściu w kuluarowej rozmowie obecnie na imprezie zgodnie przyznali, że mieli szczęście, że YouTube wtedy nie istniał. Choć Microsoft bardzo się starał, aby nakręcić ludzi na nowego Windowsa, to kolejek przed sklepami nie było. Widocznie system operacyjny w 1995 roku nie był dla ludzi czymś tak seksownym, jak MS by chciał. Innymi słowy, Windows 95 to nie kroksy. Dziennikarz The Washington Post, spodziewając się sensacyjnych scen w jednym z większych sklepów komputerowych, ruszył na miejsce z aparatem i... poczuł się zawiedziony. O pudełka z Windowsem nikt nie walczył. Zapytał więc jednego ze sprzedawców o zainteresowanie OS-em, na co usłyszał: staram się nie zasnąć. Może i w sklepach dantejskich scen nie było, ale Windows 95 i tak okazał się ogromnym sukcesem. Tylko przez pierwszych 5 tygodni sprzedano 7 milionów kopii systemu, po roku liczba podskoczyła do 40 milionów. Magazyn Computer World w styczniu 1994 roku informował o tym, że pracownicy Microsoftu nieoficjalnie informowali deweloperów, że planują sprzedać 50 milionów sztuk systemu w pierwszy rok, więc o wiele się nie pomylili. Dla porównania OS 2 w wersji 2.1 przez pół roku zdobył 2 miliony nabywców, a pod koniec roku 1993 ilość użytkowników W3.1 szacowano na niewiele ponad 40 milionów. W historii Windowsa 95 jest jeden malutki, ale jakże ciekawy wątek nowozelandzki. Wiecie, gdzie na świecie najszybciej obchodzi się Sylwestra? Właśnie w okolicy Nowej Zelandii. To oznacza, że jeśli ustala się datę wydania jakiegoś globalnego produktu, to najszybciej można go kupić właśnie w Nowej Zelandii. Temu wydarzeniu towarzyszyły kamery.
Na nagraniu widzicie pierwszą osobę, która nabyła kopię Windowsa 95. System rozprowadzany był głównie na płycie CD, rzadziej na dyskietkach 3,5 cala, a jeszcze rzadziej na dyskietkach 5,25. Dyskietek 3,5 cala było 13, a same dyskietki były zapisane w formacie DMF, dzięki czemu możliwe było nagranie na nie więcej niż 1,44 MB danych. Microsoft upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu. Udało się ograniczyć liczbę dyskietek i dzięki formatowi DMF ich nieautoryzowane skopiowanie było trudne. Dla porównania Windows 3.1 zmieścił się na 6 dyskietkach, a Windows NT 3.1 dostarczany był na 22 dyskietkach, a sam instalator kazał wkładać dyskietki nie w kolejności. Zdecydowanie najlepszą opcją była płyta CD, na której oprócz systemu znaleźć można było coś ekstra, bowiem aby postawić znak równości pomiędzy Windowsem a multimediami, Microsoft dał początkującym użytkownikom nowego systemu coś na start, kilka animacji i dwa teledyski. Do tego w późniejszych wydaniach na płycie znalazł się masywny folder ponad 200 MB z demami gier i programów. Na szczególną wzmiankę zasługuje pełna wersja gry Hover, czyli taki trochę Doom rozgrywany w trybie Capture the Flag w lewitującym pojeździe, który zachowuje się jak... Brakuje mi polskiego słowa na bumper cars. Może puryści językowi pomogą. Z tym bumper cars to ciekawa kwestia. Pytałem znajomych i nikt nie znał polskiej nazwy. Przewijały się samochodziki, zderzaki czy bumpery. Nieważne. W grze dostępne były tylko 3 poziomy, ale zabawa i tak była przednia. Twórcy zadbali też o to, aby gra odpaliła się na wszystkim, na czym miał się odpalić W95. Dla przykładu, tak wyglądają minimalne detale, a tak wyglądają maksymalne detale. Jakiś czas temu MS wskrzesił ten tytuł, w który tym razem można było zagrać w przeglądarce. Niestety strona już nie działa. Na pocieszenie dodam, że Hover nie stwarza problemów pod Windowsem 10, a jeśli nie macie płytki, to grę można pobrać w wielu miejscach. Wiemy już, że nazwą kodową W95 było Chicago. To jednak nie jedyna nazwa kodowa powiązana z tym OS-em. Podczas prac nad systemem Microsoft powołał do życia różne podprojekty, a rzeczy, nad którymi pracowali, również posiadały swoje nazwy kodowe. I tak. 16-bitowy DOS kernel nosił nazwę Jaguar. 32-bitowy DOS kernel nazywał się Cougar. Kernel Win32 otrzymał nazwę Panther. I pewnie już zauważyliście, że sporo tutaj kotków. Zgadnijcie, jakim kotkiem nazwano interfejs użytkownika. Stimpy. Z kreskówki Ren & Stimpy. Wiąże się z tym zabawna historia. Podobno na chwilę przed wypuszczeniem jednej z wczesnych kompilacji Windowsa w świat, zespół deweloperów używał zdjęcia z kreskówki Ren & Stimpy na ekranie "Można teraz bezpiecznie wyłączyć komputer". I dopiero w ostatniej chwili ktoś sobie o tym przypomniał i zmieniono grafikę. Raymond Chen, wieloletni pracownik Microsoftu odpowiedzialny za rozwój systemów Windows i m.in. za ukochany niebieski ekran, w swoim wpisie blogowym wspomina o pewnym znajomym i pewnym projekcie, gdzie dokładnie taka sytuacja miała miejsce i zaszła tak daleko, że deweloperzy skontaktowali się z wytwórnią odpowiedzialną za pewną kreskówkę w celu ustalenia, ile kosztowałaby licencja na wykorzystanie grafiki. Ale dowiedzieli się, że jest to bardzo duża suma pieniędzy plus dodatkowa opłata za każdy nośnik, gdzie grafika byłaby użyta. Co ciekawe, testerzy widzieli kłopotliwą grafikę i w żaden sposób nie zareagowali, bo myśleli, że to taki kierunek artystyczny. Nazwanie interfejsu mianem Stimpy wcale nie jest takie słodkie, jak może się wydawać. O czym wie każdy, kto widział bajkę. Stimpy jest, był, z braku lepszego słowa, głupi, bardzo głupi i do tego nierzadko obrzydliwy. Kto wie, co chodziło deweloperom po głowie. Zaraz po zainstalowaniu systemu, jeśli użytkownik wyraził taką chęć, na pulpicie można było znaleźć ikonę The Microsoft Network. Ta niedziałająca już usługa, nie mylić z tym MSN-em, okazała się niewypałem. Głównie dlatego, że pojawiła się w chwili, kiedy na rynku działało już kilka innych tego typu, które same zaczęły już wtedy podupadać i oddawać koronę nieograniczonemu internetowi. W dodatku MSN był usługą płatną. Skoro przy MSN-ie jesteśmy, to nie mogę nie wspomnieć o Duckmanie.
na liście 10 najlepszych kreskówek wszechczasów, Duckman jest u mnie bardzo wysoko, może nawet nad Rickiem i Mortym. Dzieło m.in. Everetta Pecka też kierowane jest do starszych dzieci i można tam znaleźć na przykład takie smaczki. If only there were a way to locate him. There is, on the Microsoft Network. Of course, the Microsoft Network, harnessing the power of the internet to enrich our lives. How come you know so much about the Microsoft Network? Bill Gates just moved in next door. Na YouTube znajdziecie pełne odcinki, polecam. Ogół użytkowników pozytywnie oceniało nowy system Microsoftu, ale naturalnie znalazło się też kilka niezadowolonych głosów, a jeden z działaczy walczących o prawa konsumentów, Ralph Nader, w liście do prezydenta Clintona sugerował, aby on i agencje federalne nie korzystały z nowych okien. Powodem był formularz rejestracyjny zaszyty w systemie, który rzekomo naruszał prywatność użytkowników. Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, to cała sprawa wydaje się wręcz śmieszna, ale odnotować trzeba. Już w 1995 roku walczono o to, aby wielkie firmy nie mogły gromadzić szczegółowych danych o swoich użytkownikach. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Zachwycona nie była też konkurencja. Przedstawiciele IBM-a, co chyba zrozumiałe, pytanie o nowe okna starali się trywializować całą sytuację. Tim Brewer, odpowiedzialny za kontakty z prasą, powiedział: Microsoft dostarcza te same funkcje, które my dostarczyliśmy 7 lat temu. Główny konkurent może nie był zachwycony, ale nie przeszkodziło to systemowi w zbieraniu w zdecydowanej większości pozytywnych ocen. Ludziom spodobała się prostota nowych okienek, przycisk Start, możliwość zainstalowania na wszystkim i odpalanie dosowych programów w oknach. Wytykano też wady. Oto kilka z nich, które znalazłem w polskiej edycji Computer World. Interfejs użytkownika pracuje nielogicznie. Brak skutecznych sposobów ochrony danych. Niestabilność pracy. Sposób, w jaki Explorer wyświetla rozszerzenia nazw plików. Polityka wspierania klienta pozostawia wiele do życzenia. Polskie growe gazety wydawały się nie zauważyć, że nowy OS pojawił się na rynku. Przeglądając wydania Gamblera, Secret Service czy Top Secret z 1995 roku, jedyne wzmianki, jakie znalazłem, to oferta sklepu, który sprzedawał Windowsa 95 za 360 zł, przeciętne wynagrodzenie wynosiło wtedy 700 zł, i zdjęcie nowego systemu w rubryce Aloha Internet w Secret Service. Lokalizacja W95 stała raczej na wysokim poziomie. Słowo raczej pojawia się tylko dlatego, bo musimy brać pod uwagę, że nasz język dopiero się uczył IT, często zatem osoby tłumaczące oprogramowanie musiały improwizować i czasami wychodziły z tego takie kwiatki. Udoskonalone wideo przyspiesza akcję gier. Z promocją Windowsa do Polski zawitał nawet sam Bill Gates. Miało to miejsce w lutym 1996 roku. Jedna z gazet tak podsumowała to wydarzenie. Byłoby wspaniale, by ta wizyta uświadomiła ludziom, którzy u nas decydują o rozwoju telekomunikacji, że jest to także nasza gra o przyszłość. Na samym systemie monetyzacja się nie zakończyła. Firma Gatesa sprzedawała także pakiet o nazwie Microsoft Plus. Był to zestaw dodatków, w skład których wchodziły kompozycje pulpitu, tapety, pakiet różnych aplikacji, w tym Internet Explorer 1.0 i gra Space Cadet Pinball. W odróżnieniu od systemu, który wymagał 4 MB RAMu, pakiet Plus wymagał posiadania minimum 8 MB. A jednym z ulepszeń systemu, jaki dawał Plus, były wygładzone czcionki systemowe. W późniejszym czasie firma wypuściła jeszcze pakiet Microsoft Plus for Kids, który, jak nazwa wskazuje, był skierowany do młodszego odbiorcy, czyli jeszcze bardziej dziecinne kompozycje pulpitu i jeszcze głupsze dźwięki. Na płycie znajdowały się też nowe aplikacje, m.in. zamieniająca tekst na mowę i Paint w edycji dziecięcej. Domyślacie się pewnie, że w trakcie prac nad systemem wyleciały z niego różne funkcje. Później część z nich albo trafiało do pakietu Plus, albo były dodawane w ramach kolejnej aktualizacji systemu, a jeszcze inna część została przeniesiona do kolejnej odsłony okienek. Złośliwi mówią, że Windows 98 to w zasadzie 95, na której MS chciał zarobić jeszcze raz.
Powód usuwania z systemu funkcji był różny, ale chyba najbardziej niespotykany i taki, o którym deweloper raczej nie myśli, to polityka. Otóż jeszcze chwilą przed premierą Windowsa 95 użytkownik mógł ustawić swoją strefę czasową klikając na mapę świata. Tę funkcjonalność w pośpiechu usunięto. A dlaczego? Wszystkiemu winna wojna Peru z Ekwadorem, która rozgorzała na początku 1995 roku. Z Microsoftem skontaktował się rząd peruwiański, skarżąc się na to, jak wygląda granica pomiędzy Peru a Ekwadorem. Microsoft doszedł do wniosku, że jeśli zmieni granicę, to następny z zażaleniem zgłosi się rząd ekwadorski. Postanowiono zatem pozbyć się tej funkcjonalności. To nie jedyna taka sytuacja. Rząd Indii zagroził Microsoftowi, że zabroni sprzedaży ich produktów, jeśli nie poprawią mapy, na której sporny kawałek ziemi przypisano Pakistanowi. Na koniec wypadałoby wspomnieć o twórcach Windowsa 95, ale było ich tak wielu, że nie sposób wymienić wszystkich. By the way, można było to sprawdzić poprzez easter egga. Więc ja skupię się tylko na dwóch osobach. Ta pierwsza akurat w tę edycję okienek miała niewielki wkład, chodzi o panią Susan Kerr. Zaprojektowała ona wiele ikon na potrzeby trzeciej odsłony Windowsa, które później przeniesiono do nowszej odsłony, często z jakimś liftingiem. Oto firmy, dla których tworzyła pani Kerr, a ten owoc prac projektantki zna każdy, kto widział Windowsa 95 na oczy. Inną ciekawą personą, która miała swój wkład w W95, był Brian Eno. Weteran sceny muzycznej, który oprócz bogatej solowej kariery ma na koncie współpracę z takimi zespołami jak U2, Coldplay czy Genesis. To on odpowiada za dźwięk, który było słychać po odpaleniu systemu, a w jednym z wywiadów tak mówił o współpracy z Microsoftem. Zlecenie od agencji mówiło, że klient chce muzykę, która jest inspirująca, uniwersalna, ble ble ble, optymistyczna, futurystyczna, sentymentalna, emocjonująca. Cała masa przymiotników i na końcu dopisek: utwór ma trwać 3¼ sekundy. W tym samym wywiadzie Eno przyznał, że zrobił 84 wersje, a w innym wyznał, że tak zwany The Microsoft Sound został stworzony na Macintoszu. Dodał też: nigdy w życiu nie używałem peceta, nie lubię ich. Finalny utwór trwa dłużej niż zakładano i jeśli ktoś nie miał okazji go słyszeć, to brzmi tak. Po premierze Okien 95 Microsoft oczywiście cały czas pracował nad ulepszeniem systemu. Wydanych zostało kilka większych wersji. Ostatnia datowana jest na 26 listopada 1997 roku. Te późniejsze wydania dodawały naprawdę wiele funkcji, np. usługę USB, AGP czy MMX. Z headę po 95 przejął Windows 98, ale to już historia na inną okazję. To by było na tyle. Ten materiał miał być jeszcze dłuższy, ale szczęśliwie odkryłem, że w Uncharted 4 można włączyć filtr, który sprawia, że gra wygląda tak. Więc sami rozumiecie. Aha, jest jeszcze jedna ciekawa rzecz odnośnie Windows 95, która wypłynęła w 2019 roku. Otóż okazuje się, że przez jakiś niezałatany bug W95 działał szybciej, jeśli użytkownik ruszał cały czas kursorem myszki. Brzmi to trochę nieprawdopodobnie, ale podobno proces instalacyjny programów można dzięki tej metodzie skrócić z godziny do 15 minut. Wątek na ten temat pojawi się w serwisie Stack Exchange i stamtąd powędrował do wielu innych serwisów. Pisał o tym m.in. PC Gamer i poszczegółowe wyjaśnienie, dlaczego tak się działo, odsyłam właśnie tam. Link w opisie. Dzięki za uwagę, cześć.